Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii zagramy w Super Mario Advance 3 Yoshi's Island. Moje pierwsze podejście tak naprawdę było bardziej na zasadzie przypomnijmy sobie co tutaj było gdzie i jak, bo w przechodzeniu planszy jako tako nie miało to zbyt wiele wspólnego. Teraz na szczęście już to mniej więcej pamiętam, więc po prostu będę w stanie przejść etap na tej zasadzie. Całe szczęście. Spadaj, że mnie stąd. One chcą mnie zabić. Bump. Tu jest klucz. A z którym to kluczem muszę się teraz wrócić niemalże na początek poziomu? Chodź Marian, nie będę katował moich widzów. Not today. Wiesz mi, kiedy człowiek wie co tutaj należy zrobić, to idzie naprawdę sprawnie. No ale jeśli człowiek nie wie, to potrafi się tutaj plątać się przez 10 minut. Coś o tym wiem. Dobra. Aż tak, myślałem, że mi się uda. Dobra. I musimy spać tu. I idziemy więc dalej. Spalej. Kurde, oni mi przeszkadzają. Co ja podam? Dobra. Tak naprawdę to co najgorsze mam już za sobą. Nie jestem pewien jak tutaj jest z czerwonymi monetkami, bo ani razu żadnych z tych monet nie wybrałem. Teraz tylko poczekam aż Mario do mnie wróci. Tak samo jak tutaj nie jestem pewien co do monet. Nawet jeżeli kraj z nich była, to jej nie wybrałem. Odbiera i przykrość. Tak jest, to jeden z nielicznych etapów, w których tak naprawdę nie muszę za bardzo biegać. Znaczy, właśnie nie muszę za bardzo skakać, to mnie na myśli, a bardziej biegać właśnie. Yep. I dobra. Przede wszystkim muszę pamiętać, że boss chodzi na 5 uderzeń z jajka. To będzie mi potrzebne przy wymierzaniu momentu, w którym muszę oddać ostatni strzał, że tak czujmy. Wielki Buł będzie stosował taką samą strategię jak jego normalni pobratymcy. To jest, będzie zupełnie niewidoczny w momencie, kiedy my będziemy stać do niego przodem, tak jak teraz na przykład. A żeby go trafić, musimy stać do niego tyłem. Na przykład o tak. I ta strategia polega na tym, żeby po prostu stać tyłem tylko wtedy, kiedy jesteśmy pewni, że możemy go trafić. Trafienie w niego bezpośrednio, stojąc do niego przodem, nie zada mu ani trochę obrażeń, więc po prostu musimy odbijać jaja rykoszetem po ścianach, co proste czasami potrafi nie być.